I witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, dzisiaj kryptoporadnik Zobaczymy sobie dokładnie nie będzie to długi film, więc zapraszam tutaj, ale zobaczymy sobie na przykładzie projektu ICO który się nazywał Able Project który okrzyknięto go z i jak do tego doszło i jak, jakie czynniki i komu zarzucają dzisiaj właśnie między innymi to, że projekt, jakim był Able Project, upadł. Zobaczymy tutaj, rozłożymy to na czynniki pierwsze. To nie będzie długi film, tak jak już powtarzałem, ale zobaczycie przynajmniej w przyszłości, jak będziecie wybierać jakieś ICO i jakich błędów nie popełniać. Ja oczywiście zapraszam do naszego filmu z przeszłości, to są skamy w krypto, czego unikać, pump and dump, cloud money, dzienne zarobki, hype i ICO. W tym filmie 49-minutowym możecie znaleźć tak naprawdę wszystko, jakich skanów możecie się spodziewać? Oczywiście jest jeszcze większa masa, ale tutaj najgłówniejsze po prostu zawarłem, więc to jest wa ważna rzecz. 49 minut może Wam uratować bardzo dużo pieniędzy, więc. Zaczynamy. No i Able Project był właśnie takim ostatnim i właśnie na przykładzie Able Project dowiemy się na co mamy uważać. No i oczywiście Able był tutaj międzynarodowym finansowym instytucją na blockchainie, która była supportowana, czyli wspomagana przez bardzo dużych playerów SEA Region, czyli z jakiegoś tam rejonu i po tym jak zebrali e, praktycznie prawie 10 tysięcy Ethereum, e, no projekt zniknął. Tu jest właśnie napisane After the close of the final sale, the founders of the project went silent, czyli e, od razu po ICO, i pamiętajcie, że 92% ICO to są 90 między 70 a 90, można powiedzieć, to są skamy. I, i bardzo ciężko tutaj jest y, zobaczyć, jakie ICO tak naprawdę jest. Ale tu się skupimy na paru, które Wam mogą w tym pomóc. No i 10 tysięcy Ethereum, to nawet do dzisiejszej wartości, to jest y, wtedy zebrali 6,5 miliona dolarów. I od razu, jak zebrali te pieniądze y, w Ethereum, y, w, Powyłączali wszystkie Twittery, Telegramy i znikli, i świat po nich zaginął. Więc tutaj ta, ten artykuł mówi o tym, jak yy, i kogo można tutaj za to też winić, którzy, którzy to ludzie polecali. Oczywiście jest to mowa o youtuberach. Youtuberów nie będziemy tutaj przedstawiać, bo nie o to nam chodzi w tym kanale, żeby yy, innych youtuberów w złym świetle stawiać. Więc tu sobie to pominiemy tą kwestię. Pamiętajcie, że wy musicie czuć yy, taki vibe po angielsku, co się nazywa, czyli taką dobrą energię od youtubera, którego słuchacie i i po prostu zanim w cokolwiek zainwestujecie yy, po swoim researchu i po researchu tego youtubera co słuchacie no to poczekajcie i zawsze się przekonajcie czy to co ten youtuber dany poleca to, to jest to i czy, czy w ogóle w przyszłości już się sprawdziło yy, jakieś, jakieś słowa yy, danych youtuberów nie będziemy tutaj przedstawiać tak jak mówiłem to byli yy, którzy... Którzy nie wiem, mieli po 100 tysięcy czy 500 tysięcy ludzi, to byli po prostu podrządni YouTuberzy, którzy polecali ten projekt. I na co tu należy zwrócić uwagę? To jest Deceptive Website, czyli na te wszystkie strony, które oferują, oczywiście zajmowały się tym strony, które w zamian za to, że otrzymywały tokeny do takiej projektu, nawet mogły napisać białe. Papier, czyli ten white paper w bardzo dobrym wykonaniu, i to po prostu ludzie robili już pod tego projektu, nawet nie wiedząc o tym, że ten projekt może być skamem. Po prostu, no to tak się dzieje w świecie krypto, że jeżeli jakiś projekt tutaj przychodzi i mówi, damy Ci powiedzmy 5 czy 50 tysięcy naszych tokenów, ale za to nam i będziesz miał. Bardzo dużo pieniędzy w przyszłości, bo sobie wymienisz je na pierwszej giełdzie. No, czasami taki, tacy ludzie piszą takie super white paper. No, i tutaj przejdźmy do tej meritum sprawy. Dlaczego i które, na które rzeczy należy najbardziej zwracać uwagę? I podobszczałem tutaj, właśnie pod numerem 1 jest strona Track. ICO, Bo track ICO to jest taka porównywarka wszystkich ICO. Ja Was przestrzegam przed takimi porównywarkami, żeby z przymrużeniem oka je traktować. Oczywiście, jeżeli projekt poparliście swoim researchem i znaleźliście go gdzieś na stronach, i, i, i wiecie już na telegramach i, i, i zrobiliście swój taki research długi i jeszcze na tym jest track ICO ta porównywarka i ona się 5 na 5 wypowiada no to jest fajnie bo macie takie wszystko zazębione ale jeżeli chcecie zainwestować w projekt o którym nie wiecie w ICO i nagle wchodzicie na taką przeglądarkę i ona mówi wam że to jest projekt w przypadku tego ABLE było 5 na 5 to jest właśnie ta strona już zaraz wam pokazuję to jest ta Track ICO i Able Project. No, już teraz zmienili na 3,9, ale było 5 na 5. Oczywiście oni już upadli. No i na co tu należy zwrócić uwagę? No tak naprawdę, jak projekt się zajmuje wieloma rzeczami, no to wiecie, jak coś jest do, do wszystkiego, no to jest tak naprawdę do niczego, można powiedzieć. Więc trzeba uważać na takie, e, zmieniamy świat w, każdym, e, w każdej gałęzi przemysłu. No takie projekty, no to skupmy się na jednym, a potem możemy tak naprawdę myśleć o innych rzeczach. Więc jeżeli już taki projekt wychodzi z takimi e, w, dużymi gałęziami w różnych rzeczach, no to, to, to już taka pierwsza czerwona lampka powinna Wam się zapalić. No i zobaczcie na te zdjęcia. No, no minimum ma kang i gdzie, gdzie mu mamy tutaj w ogóle jakiś odnośnik do LinkedIn? Ja już o tym mówiłem poprzednio, że team jest bardzo ważny i musicie go sprawdzić na, na, na jakichś tych LinkedIn, tych, tych, tych stronach, takich, gdzie potwierdzone to jest ich CV, gdzie pracowali wcześniej. No tu widzę, że tak jakby ktoś skopiował ze strony jakiejś, to od razu widać, że. że, że ale do czego to główna rzecz? Wszystkie te takie porównywarki traktujemy z przydrążeniem okoła. To pierwsza rzecz. No i wchodźmy, wejdziemy na track ICO, macie inne po prostu ICO, które niedługo będą wychodzić, jest verified, premium i, i proszę zobaczyć, ale zawsze robicie swój research. No i drugą rzeczą, o którą tutaj jest mowa, to na przykład ten CoinRail. Spójrzcie sobie, i dlatego tak ważne są wiadomości, żeby czytać, co się dzieje w świecie krypto, bo byście widzieli już 4 miesiące temu, że CoinRail uczestniczył, że tam był właśnie się odbył hack. I na Coin Railu stracili praktycznie 40 milionów dolarów przez ten hack. No, jeżeli coś takiego się już dzieje, i ktoś wypuszcza na conrailu pre-sale, czyli pre-sale, czyli przedsprzedaż takich tokenów, no to już powinny Wam się właśnie takie dwie różne rzeczy porównać, i Wy wtedy mówicie oj. Nie, 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 jakbyście wydali na czymś innym, nie wiem, na Stellarze jakiś presel, czy gdzieś indziej, czy na jakiejś dobrej giełdzie e, presale, no to wtedy tak, ale jeżeli na przykład 4 miesiące temu już widzieliście, że CoinReń sobie nie radzi z hakami, a do tego jeszcze wypuszcza presale, e, na, tym, na, tym, e, na tej giełdzie, no to tutaj trzeba być bardzo uważnym. Pamiętajcie, że Krypton to jest tak market spekulacyjny. E, tak wiele czynników może się złożyć na to, że coś staje się skamem lub nie, więc te wszystkie rzeczy trzeba, musicie chłonąć po prostu. I dlatego Dzień Dobry Krypto musicie, musicie, nie musicie oczywiście, ale polecam wam, żebyście właśnie codziennie się tutaj pojawiali na Dzień Dobry Krypto i chłonęli tą wiedzę, jaką my tutaj wam chcemy przekazać, bo to jest dla waszego dobra, żeby w tym świecie krypto poruszać się tak naprawdę z... Dół, wielkimi oczami, dużo otwartymi oczami, i być naprawdę rozsądnym w tym, co robimy. Czyli, żeby już nie przedłużać, pamiętajcie, pierwsza rzecz to jest ta, że nawet jeżeli wychodzi ICO i macie te przeglądarki, porównywarki różne, bierzemy to z przymurzeniem oka, i potem, jeżeli wychodzą na takich dziwnych giełdach podrzędnych, gdzie jest ICO offering czy pre też. Patrzymy na to i oczywiście team, to wszystko już jest w tym filmie, wskamy w krypto, zapraszam, 49 minut, zostawcie sobie może ten film na weekend, jeżeli nie macie czasu, albo oglądajcie na raty i, i po prostu będziecie wiedzieć, że ten świat krypto nie jest aż taki piękny, czy, czy połyskliwy, na jaki się wydaje, więc ja już dziękuję na dzisiaj, krypto poradnik. Życzę Wam miłego dnia. Zostańcie z bitcoinem.